więc witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś pokażę wam stan hodowli na dzień dzisiejszy, które króliki zostawiam i no i co, no i powiemy sobie trochę co zrobiłem w hodowli i no i pokażę wam wszystkie króliki, więc poczekajcie, wyciągnę sobie pierwszego królika i zaraz do was wracam. Jak widzicie, pierwszym królikiem jest samczyk barana francuskiego madagaskarowego. On jest w hodowli Kuby Jędrzejka. Bardzo fajny samczyk. On w ostatnim filmie tam był troszkę taki chory, ale w końcu wyzdrowiał. Dzięki za pomoc Karpatek hodowca, bo mi powiedziałeś, żebym dał trochę do mieszanki kawy zbożowej i dem i naprawdę pomogła, więc dzięki wielkie. No co, no samczyk jest jeszcze młody. Jest fajny, tu fajne takie stójki robi, o, jak widzicie. Będę do niego kupował samiczkę barana wszystkiego madagaskarowego, srokacz. To tak będzie marzec, tak końcem marca, początkiem kwietnia sobie do niego kupię. Samiczka będzie młoda, ta jest z rodowodem, tak jak samczyk. I co? Ja sobie go włożę i przechodzimy do następnej klatki. Następnym królikiem, jaki będzie w mojej hodowli, jest samiczka, samiczki baran niebieski. Ona nie jest kotna na 100%, będę ją prawdopodobnie zawoził do samca w środę, w czwartek, nie wiem jeszcze dokładnie. Będzie ponownie zakotna, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Samiczka z rodowodem z hodowli pana Marka Witowicza. Samiczka ładna, trochę się boi, bardzo się boi, generalnie. Może wam pokażę numery. O, jedno ucho. Słuchajcie, nie wiem, jak wam drugie pokazać. O, tak. PL40. Dobra, to przejdę sobie do następnego królika. Następnym królikiem w hodowli, który zostanie na pewno do swojej śmierci, jest samiczka mieszańca, taka rudo-biała, śliczna jest, po prostu się mega podoba. Na pewno zostanie do mojej hodowli, no bo to jest pierwszy królik, po którym miałem tak naprawdę młode. Bo wcześniej hodowałem na przykład takie, wiecie, samce S2, hodowałem w pierwszym roku, w drugim roku mojej hodowli, nie wiem, już parkę, ale niestety zdechła. No i jak już przez rok też miałem, no i jakby już trzeci rok mojej przygody z królikami, to właśnie zakupiłem sobie nią i czarno-białego samca, też mieszańca. No i samiczka po prostu genialna. Fantastyczna matka, no, nie wyobrażam sobie, jakby jej nie było mojej hodowli, no po prostu ona już siedzi cały czas w tej klatce i po prostu ona tu będzie siedziała na pewno, mogę wam to zagwarantować, więc co, no może już chyba przejdziemy do następnego królika i chyba już na pewno ostatniego w mojej hodowli. No i jesteśmy tutaj w tym boksie w garażu. To jest teraz ta samiczka Havana, bo przyniosłem, myślałem, że będzie kotna, ale i termin też już minął. No i się nie ukociła, znaczy niby poczekam jeszcze do tej środy, do tego czwartku, zobaczymy, czy się wykuci, czy nie. A niby wczoraj coś kombinowała i w ogóle. No ale nic z tego, więc nie wiem, co z tego będzie. No dobra, to wracamy tam na pole i jeszcze raz coś opowiem. A więc wiecie już, jak wygląda moja hodowla, jakie króliki będą. Zaraz będę musiał im dać siana, bo nie mają. Sienka nie mają, wody podaję w poidłach, ale to tak wiecie,
na godzinkę, później ściągam, żeby nie zamarzły, nie pękły. No i co? No, przywa sobie szydamy kliką buraka pastylnego z mojej działki. Widzicie, moja ręka, a tu jest burak taki, o, sprawy dość jest. Króliki u mnie chętnie jedzą buraki, więc podamy sobie go teraz. Jak go pokroję, to widzimy się z powrotem. Dobra, ja sobie już tu pokroiłem, widzicie, pół buraka się została na następny raz, więc teraz sobie podamy. To może damy tej samiczce, poczekajcie, muszę tu podnieść koc. Króliki na nos tak zakrywam kocem, żeby trochę cieplej było. Tutaj damy. Opa! Dobra, co potem zamknę, co siedzi na wyszedzie. Mamy na pewno. O! Będę musiał mu klatkę ogólnie posprzątać w sobotę. No, będzie zajadą. Dobra, otworzymy najpierw. Jeszcze tutaj sobie otworzymy. I damy sobie. I też damy z buraka. O, proszę. No, widzicie, ona. Buraczki. U mnie króliki buraki chętnie jedzą. A, jeszcze tą samiczkę może pokażę. Dobra. Ja się z wami będę żegnał. Jeszcze tutaj damy wody, sianka. Ja lubię króliki, ale no i to, no i po prostu rozwalacie system. Ja już nie wiem. Po prostu wbijacie te łapki tak szybko i tyle ich wbijacie, że to jest po prostu masakra. Też dzięki, że wyrażacie swoją opinię po prostu w komentarzach. Ja to nie traktuję jako hejt czy coś takiego. Ja to po prostu, tak wiecie, biorę na luzie. No sam się po prostu petardę. Jeszcze sobie będę chciał do niej tę samiczkę kupić od kolegi. No i co? 40 stres subskrypcji już jest na 100. Jakbyśmy dobili, to może Q&A zrobimy. Na 200, już może jakiś konkursik pójdzie z nagrodami. 16 łapek pod ostatnim filmem, no powiem wam, byłem po prostu zaskoczony. Nie spodziewałem się tylu łapek pod filmem i z ponad 140 wyświetleń już. Jest po prostu tyle osób, tyle razy już ktoś to oglądał, że po prostu to jest dla mnie, nie no, tak miło się robi, że ktoś to ogląda w ogóle, no nie? Nie wiem. Ile wam łapek dać, bo po prostu to jest masakra. Dajmy 13, o, 13 łapek i następny film. Możecie coś podać podpisy, bo naprawdę nie wiem co już nagrywać, bo za szybko wbijacie po raz łapki, a po dwa nie chce mi się tego w kółko oglądać. Jakby byłem młody, to bym nagrał sprawdzanie gniazda, ale na razie widzicie jaka jest sytuacja. Dobra. Ja się będę z wami powoli żegnał. Tutaj jeden rzut na samiczkę. Okej. No i co? Dzięki za oglądnięcie filmu. Trzymajcie się. Do następnego. No, no i cześć.